Hej, tu Karolina, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Zdróweczko. Jest Kawusia, jestem ja i jest Karol. I idziemy do karczmy pogadać z Leowardenem i Triss. Talar tutaj dalej sobie urzęduje. Co jest? Czasami wolałbym być chłopem. Co wy robicie? Wiedźminie? U Salamandry znalazłem dziwny magiczny kamień. Ciekawe. Pokaż mi. Geralt, cudownie. To telekomunikator pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej. Jestem tylko zwykłym wiedźminem. Jak będziemy mieli szczęście, dzięki niemu możemy wyśledzić kryjówkę Salamandry. A zatem? Muszę porozmawiać o tym z Leowardenem. Przyjdź później, dobrze? Nie, spoko. Teraz ja będę rozmawiać z Leowardenem. Świetnie, że jesteś, wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy, niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Chyba oszalałeś, Leowarden. Kogo masz na myśli? Tych, którym Salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon Płonącej Róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Chyba oszalałeś, Leowarden. Obawiam się, że nie, wiedźminie. To jedyna droga, by problem rozwiązać ostatecznie. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Super. Pan od brudnej roboty to ja. Triss, gdzie ty idziesz? Ja Triss z tobą chcę porozmawiać. Potrzebuję nieco czasu na badania. Przyjdź później. Towarzyszka, może znalazłbyś z tobą... Znalazłbyś sobie prawdziwą kobietę. Czarownice, jak wszyscy wiedzą, są bezpłodne. A ty tam wiesz akurat najlepiej. A ty mi co powiesz? Adda wygląda świetnie, chociaż jest trochę za chuda, jak na mnie jest. Okej. Dobra, co my tu mamy? Wszyscy ludzie Voltesta, powinien wypytać Trista magiczny kamień. Wszystkie zlecenia. Czy przekonać do sprawy Skojatel, reprezentowani przez Jowina lub Zakon? Co? A! No lub Zakon, mam to znajomego Zygfryda. A, musimy z tą Karmen jeszcze porozmawiać, bo przecież my wiemy, kto jest wilkołakiem. Triss, czy ty już się dowiedziałaś czegoś? Potrzebuję nieco czasu na badanie. Przyjdź później. A gdzie mam przyjdzie, ty w ogóle będziesz? Tam dalej jest noc? Chyba tak. Dobra, to gdzie idziemy najpierw? Pójdziemy najpierw do... Carmen. No dobra. To będzie dosyć długa droga. Słyszę tą kikimorę. No, znowu jest kikimora. Czemu w takich każdych grach z tymi potworami muszą być takie pajęczaki?
tutaj jak zwykle buro, szaro, brudno, ponuro. Przejdziemy sobie skrótem. Fajnie, bo tam jest od razu ognisko, to sobie skorzystam. Nic nie widać przez ten deszcz. Ja to w ogóle nic tu nie widzę. Gdzie to ognisko? Było? Tutaj? Tak, jest ognisko. Żadnych talentów nie mamy, ale pomedytujemy do południa, żeby było ładnie i jasno. Żeby żadne kikimory nie pochodziły z ziemi. Hmm. Gdzie ty jesteś, Carmen? No tutaj. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Ja wiem, kim on jest. Przestań, Carmen. Wiem już, że to Vincent. Błagam, nie rób mu krzywdy. Spróbujemy mu pomóc. Słuchaj mnie uważnie. Tak? Zdrowienie z hierofantem o przyszłości Vincenta. Jak masz naprawdę imię, bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Rozmawiałem z hierofantem o przypadłości Vincenta. O! Druid poradził, żebyś utkała koszulę z blekotu. Gdy Vincent nałoży ją na noc, zostanie odczarowany. Tak zrobię. Poczekaj tutaj. Zdobędę dla ciebie liście blekotu. Będę czekać. Mamy tych liści już. Tak? Nie mamy, no ale jak zapytajmy. Jak masz naprawdę na imię? Bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Dobrze się domyślasz. Naprawdę nazywam się Hela. Zbyt pospolicie jak na tę profesję. Hela. Bywaj. Teraz będzie Hela czy Hela Carmen? Ile ja mam liści blekotu? Naprawdę nie mam. Jest w sumie. To są te wszystkie rośliny. W ogóle nie mam blekotu. Wydawało mi się, że mam. Dobra, tutaj jest chyba jakiś dykstryt i tak powinien być. O, jest dykstryt. Żeby z nim pogadać. Skojatel zadali nam dotkliwe straty na bagnach. Nie jestem w najlepszym nastroju. Widzę, że masz nowych podopiecznych. Przemyśl swoje czyny. Jeszcze nie jest za późno, by stanąć po właściwej stronie. Na wieczny ogień, Geralt, zaklinam cię, przestań się zadawać z nieludźmi. Przemyślę to. Z czym przychodzisz? No... propozycją. Jeśli jesteś wrogiem Salamander, mam dla ciebie propozycję. Oczywiście, że jestem. Mów. Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak zniszczyć tę organizację. Nie wiem, czy mogę ci ufać. Jak nie wiesz, no. Co tutaj robisz? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do ewentualnej walki. Ale wiesz, tak przy okazji, jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Słucham. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Trzeba by się tam rozejrzeć. Rozumiem, że jest jakaś zapłata. Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. No dobra, zgoda. No rozejrzę się. No. Rozejrzę się tam i zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Będę się za ciebie modlił. No, mogę Zygfrydzie, nawet czy wiesz coś na temat tej sprawy na cmentarzu? Tylko tyle, że ludzie panicznie boją się tam chodzić. Ponoć widziano tam gule. Jak wiesz, cmentarz w tym mieście jest bardzo potrzebny. I nie możemy pozwolić, aby z tak błahego powodu był niedostępny dla ludu. Bywa. Dobra. Przyszłam ja go poprosić o coś, skończyło się na tym, że...
że on mnie o coś poprosił. Dobra, zapiszę sobie. Ciekawe, czy mogę tam w ogóle pójść w dzień. Rany od zębów i pazurów. Roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do szpiku. Wygląda na robotę guli. Tam jest drugie ciało. Kolejne ciało. To dziwne. Nie ma śladów. Jezus, ale się przestraszyłam. Za to są rany kłute i cięte, jakby zadane sztylet. Betale? Co, no idziemy go zabić, nie? Przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula nie widzieliście? No, widziałem niejednego, ale żaden nie gadał. No, ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zażyjmy układ. Informacje w zamian za życie. Geralt, który idzie na układ z gulem. Tego jeszcze nie było. Ale u mnie to będzie. Stoi. U mnie są rzeczy niemożliwe. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale rabują groby i coś konują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i zapewniają jedzenie. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Bywaj. Śmieszne. Dobra, no to w sumie to już mamy ogarnięte. Tam jest kufer. Ja z tym kufru nie wiem, czy ja tam już nie szukałam czegoś. No, ty pierśnie, o, bakalie, to nie byle co. To gdzie ja w sumie teraz mam iść? Komando Skeletalier, zabić się z bandytami, a gdzie oni są? W krypcie? Gdzie jest krypta? Byłam już przecież tu w krypcie, tak w sumie. Geralt, ja wiem, ty nie potrafisz chodzić. No tam są. Ludzie są jak wszy. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować... My odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie.
O Boże. Te elfy mnie w tej części naprawdę denerwują. No i gdzie są ci ludzie? A to w ogóle nic nie widzę. Mam tego kota jeszcze. Chyba nie mam. W ogóle żadnych eliksirów nie mam. Zamieć. No nie, ale mamy pochodnię, której nie pamiętam jak się ją... Jak się ją używało. Dobra, pochodzimy w ciemności. Gulej, al gule. Udało się. Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy zostawiły nas tutaj na pastwę potworów. Niektórzy próbowali uciec tym korytarzem. Obawiam się, że wasi towarzysze nie żyją. Słyszeliśmy tylko przeraźliwe krzyki. Pewnie potwory ich dopadły. Droga jest już bezpieczna. Zabiłem większość potworów. Uciekajcie stąd. Melitele, niech będą dzięki. Bądź błogosławiony. Jeszcze raz dziękujemy. Nie ma za co. Dobra. Jakiś szkielet. Można go obrabować. Dobra. Teraz jakoś wyjść. Stąd. Podno tych beczek. Co w ogóle jest w środku? Jakiś pierdoły. Okej. O, kolejny potwór, ten taki brzydki. Ale ani trochę groźny. No znowu. Zapominam ciągle, że on nie potrafi tak ładnie chodzić. No, Geralt. I idziemy do Zygfryda powiedzieć mu co i jak, gdzie ty jesteś, tu stoisz. Słucham. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No, nie wnikam. Może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety nie udało mi się złapać morderców. Uciekli. Na święty płomień, Wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw się mordercami, moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. Mów mi tak. Naprzód, rycerze! Dobra. Dobry uczynek zrobiony. I teraz co? Teraz trzeba... Muszę bardziej oszczędzać. Panie Wiedźminie! Panie Wiedźminie! Co się dzieje? Czego chcesz, chłopcze?
Na panch napadli, a pan byle rad wołał, że teraz przydałby się wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemię handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! Dobra. Biegnę za tobą, chociaż raz ja za tobą, a nie ty za mną. Biegnę. Nawet żwawo biegnie. No dobra, nie. Jednak nie. No z Vincentem nie trzeba też pogadać. O tym, co zaszło. Ale najpierw biegnę za dzieckiem. Gdzie to dziecko? Gdzie ono jest? Napiłbym się. Co jest? Nie to. Dobra, teraz mi pokażę. Gdzie mam iść, skoro dziecko zwiało? A co to? Co się tam w tym banku dzieje? A którędy iść tam? Tutaj chyba przodem nie za bardzo można. Tędy? Muszę bardziej oszczędzać. O, jest. Z terrorystami nie... Potrzebujemy wsparcia. Mamy tu chędożony napad na bank. Dziwne. Siegfried nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. Nie, te elfy. Albo poczekajmy na Siegfrieda, pomogę ci, ale pracuję sam. Poczekajmy na Siegfrieda. Zdaje się, że już nadchodzi. W samą porę. Przepraszam za spóźnienie. Organizowałem grupę uderzeniową. Witaj, Siegfriedzie. Idziemy negocjować? Na wieczny ogień, najwyższa pora. Jak dostaniemy się do środka? Kiedy wszyscy czekali na ciebie, zorganizowałem klucz do ratusza. Możemy ich zajść od tyłu. Mieliśmy negocjować. Wolę negocjować bez strzały w oku, Wiedźminie. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. No dobra, no jestem gotowa. Wejdziemy do ratusza przez tylne drzwi. Jesteś gotów? Tak, ruszajmy. Rozejść się! Wracamy do akcji! Zaczekam z tym. Dobra, idźcie przodem. Ekstraordynaryjnie. Ja będę tyły osłaniać. Wchodzimy. Zła jest. No to jesteśmy. Do ataku! To prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płonącej róży! Mieliśmy negocjować. Negocjować? Z terrorystami? Nigdy. Bled Dwan. No nie po to tu przyszliśmy. Nie po to tutaj przyszliśmy, Siegfriedzie. No właśnie. A po co? Problem można załatwić bez dalszego rozlewu krwi. Nie podam ręki żadnemu terroryście. No dobra. Wygrałeś. No. W imię płonącej róży! Zginie, człowieku! No akurat oni to faktycznie. Bijemy się. No ja zginę znowu zaraz. Dobra.
Zostało jeszcze dwóch. Nienawidzę was, Dwan! Jezu, faktycznie rozlew krwi. Okropny. Gdzie ty biegniesz? Wielki miecz. Ryba. No, kolejny. Zabiję się, głuchata małpo! Wiedźminie, nie ma możliwości współistnienia, koegzystencji. Przez setki lat nie zdołaliśmy się dogadać. Jest coraz gorzej. Ilość przelanej krwi jest zbyt duża, by dało się zapomnieć, wybaczyć. Tu chodzi o przetrwanie. Musisz zrozumieć, są tylko dwa wyjścia. My albo oni. Siegfriedzie. Biegnij do skarbca. Musisz dorwać ich przywódcę. Ale... Szybko, nim będzie za późno. W sensie kogo? Jobina? No to byście mogli mnie tutaj chronić, a nie? Nienawidzę was, Dwan! Kto tu za mną się bije? A, łuczniczka tutaj jest. Dobra, ale ja tu muszę sobie... To jakaś pomyłka. Co tutaj leży? Ja muszę tutaj sobie życie odrodzić. Musimy znaleźć ich przywódcę. Dobra, dobra. Zapisać mogę? Mogę. Zabijałeś naszych. Co ci to daje? Iwin, ochłoń. Masz jeszcze wybór. Nie, Dwan. Podnosząc na nas miecz, dokonałeś go za mnie. Brać go! No nie, no. Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon Płonącej Róży będzie ci wdzięczny. Siegfried? Co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni je wina, ucieka do kanałów. Dobra, no, zaraz go poszukam. Ale chyba najpierw to tutaj będzie po mnie. No, dosłownie. Jestem zmęczony. Dobrze, że zapisałam. Muszę się tu podleczyć zdecydowanie. Wiem bakalię, wiem chleb, wiem. Ja tu mogę jeszcze zjeść. No miałam ten eliksir kota jedno. No nic więcej nie mam do jedzenia. I tam wejść nie mogę chyba. Nie. Jak ja mam iść walczyć? Gdzie jest mój mąż? A mogę tędy wyjść? To mogę wyjść. Faktycznie, to ja sobie wyjdę. Dobrze, jakąś tą sprawę rozwiążemy w kolejnym odcinku. W sumie... Nie wiem, czy się postawić za tymi elfami. W sumie tak jest za późno już teraz. Co ja już teraz zrobię, nic nie zrobię. Mogę ewentualnie się podregenerować. Dziękuję wam za obejrzenie. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, komentarzy oraz subskrypcji. Dzięki, pa!